No to zaczynamy. Pierwsza runda tego pojedynku. Jakub Mateusiak na niebiesko, Szymon Budzyński czerwone stoi. No i teraz ciekawy jestem tego, jak to będzie się wszystko toczyć. Budzyński spróbował tutaj zaatakować. Ale widzimy, że Mateusiak jest bardzo pewny siebie, nie pozwala tutaj za bardzo Drwalowi się rozszaleć. No jeszcze raz, Budzyński tutaj na korpus, potem szukał uderzenia w głowę. Mateusiak jednak odskoczył w momencie, gdy już tutaj nie był na tyle bezpieczny odległości, szybko też spróbował ruszyć do przodu, no ale to po chwili dopiero było. No i jeszcze raz, Mateusiak. Budzyński czy Mateusiak? Może to być bardzo wyrównany pojedynek. Na razie ten początek pokazuje, że naprawdę po jednym i drugim zawodniku możemy się spodziewać bardzo dużo. Teraz tutaj niezły pomysł Budzyńskiego, by wejść nieco bardziej w kontakt z rywalem, zepchnąć go bliżej lin. Mateusiak oddaje. Ale tylko na chwilę miał tutaj ten moment, który mógł Budzyńskiego trzymać przy linach. Może teraz Budzyński stara się szybko do przodu podejść z tymi poszczególnymi ciosami. No i teraz dwa razy w korpus, tak by ewentualnie to zwarcie nie dało żadnych korzyści Mateusiakowi. Mateusiak i Budzyński. Nieźle, nieźle to się zaczyna wszystko nam tu toczyć. Zbliżamy się do końca pierwszej rundy. Teraz Mateusiak w korpus trafia dwa razy. Ach, Budzyński tutaj próbował się odegrać takim lewym prostym, ale no nie wiem, czy odczuł to w ogóle w jakikolwiek sposób Mateusiak. Ten cios tak niby przygotowany, ale też chyba nie do końca trafił tam, gdzie powinien. Teraz koniec pierwszej rundy. I Szymon Budzyński, Jakub Mateusiak idą odpocząć, chwilę porozmawiać z trenerami. No nie ma co ukrywać, to wyjątkowo ciekawe starcie. Zapowiadane przez wielu na razie nam jako takich większych emocji jeszcze nie przyniosło. Może w drugiej rundzie. A przed nami druga runda i już za momenty będziemy wiedzieli trochę więcej. Mateusiak poszedł trochę bardziej do przodu, Budzyński również stara się być blisko. Ten cios tutaj Mateusiaka tak no, minął cel dosłownie o włos. Budzyński już też zauważył, że nie ma tutaj ani momentu do stracenia. Przy każdej pierwszej okazji będzie pewnie szukał takiej chwili, w której będzie mógł zadać cios. No, tutaj teraz Jakub Mateusiak. Nie wiem, coś się chyba stało. Teraz zobaczymy, co konkretnie, bo... A tak, jeden
z ciosów był na tyle skuteczny, że sprawił, iż z nosa, chyba jak dobrze widzę, poszła krew. Tutaj odwrócony jest Mateusiak. Do nas plecami, ale też odsunięty teraz od sędziego do narożnika. Zobaczymy drugą rundę w tej chwili. Tutaj Budzyński, więc może czuć satysfakcję trochę po tym jednym z ciosów, dając wyraz swoim umiejętnościom, jednocześnie też trochę złości, że tej pierwszej rundzie to wszystko gdzieś tam takim sennym torem szło. Toczyło się to tak wyjątkowo powoli. Teraz już Mateusiak musi tu spróbować przyspieszyć, ale i Budzyński nie rezygnuje z tego, by przejąć w 100% inicjatywę nad tym, co dzieje się na walce. Teraz świetna próba, Mateusiak trafia czysto swojego rywala. No, to trzeba w takim razie przygotować kolejne uderzenie. Dobrze, Mateusiak trafił znowu prostym. Teraz to Budzyński musi odważnie zejść, wejść do przodu z akcją. No ale widzimy też, obaj panowie poruszają się jeszcze na ringu dość żwawo, szukając takich momentów zawahania u rywala. Mateusiak też potrafi zaskakiwać. No i jeszcze raz. Dobra, teraz próba. Budzyński szukał bliższego kontaktu, ale tutaj akurat Mateusiak też bardzo swobodnie uwolnił się spod tego uchwytu. No i jeszcze raz. Na razie Budzyński, mimo tych kilku momentów, których Mateusiak też miał coś do powiedzenia, próbuje cały czas trzymać go z daleka od siebie. Dobra próba. No ale teraz nie trafił. Dobrze tutaj Budzyński unik przygotowany, przeprowadzony. I koniec rundy numer 2. Szymon Budzyński, Jakub Mateusiak. No i teraz już kolejna runda tego pojedynku. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tym momencie jeden czy drugi zawodnik. Teraz Mateusiak tutaj próbował trafić Budzyńskiego, ten musiał odgryźć kolejnym uderzeniem. Obaj bokserzy mieli momenty lepsze i gorsze w tej walce. Na razie póki co Mateusiak raz opatrywany, Budzyński też gdzieś w którymś momencie raz się zachwiał, ale to tylko tak na dobrą sprawę pojedyncze przypadki, w których obaj zawodnicy mogliby zostać zapamiętani. No i teraz dobrze, też bardzo dobrze tutaj Mateusiak, Budzyński poczuł na pewno. Ach, to też nieźle. No teraz akurat dobrze trafił
Mateusiak raz jeszcze bardzo skutecznie. No i teraz ten cios również dotarł do celu. Uciekł z narożnika Budzyński, ale Mateusiak też nie próbuje tutaj nawet specjalnie przyspieszać. Stara się czekać na swoją szansę, punktując rywala w najbardziej możliwy, skuteczny sposób. Raz celnie, raz niecelnie. Tutaj Budzyński też cały czas nie ryzykuje. Choć tu akurat próba udana. Coraz bardziej zmęczeni są już bokserzy. Jeszcze wciąż muszą jednak pilnować tutaj, by utrzymywać się nisko na nogach, by ta praca była na tyle dynamiczna, by też nie dać się czymś zaskoczyć. No ale... ale też no, muszą uważać właśnie na takie pojedyncze zdarzenie. Budzyński, nisko, Mateusiak. No i koniec, koniec walki. Obaj panowie podnieśli dłoń do góry, pokazując, że wygrali. Zobaczymy ostatecznie, jak to zostanie zinterpretowane przez sędziów. Walka ciekawa, walka, którą na pewno, na którą czekali tutaj wszyscy, o której dużo osób mówiło też w internetowym czacie podczas transmisji. Jakub Mateusiak, Szymon Budzyński, dwaj dobrzy zawodnicy, którzy dzisiaj zmierzyli się przeciwko sobie, mieli okazję sprawdzić swoje możliwości, umiejętności i za chwilę rozstrzygnięcie tego pojedynku. Też jestem bardzo ciekawy, kto wygrał tę walkę. Na pewno stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Jakub Mateusiak, pokonując tym samym Szymona Budzyńskiego. Bardzo ciekawa walka, przed nami kolejna, tym razem również w kategorii do 71 kg. Dawid Majchrowski, Mateusz Chmielowiec.